ulubionką przykrą. Ale to pachnie. Nie muszę chodzić na siłownię, wystarczy zrobić polski bigosy. I jak? Głodni? Dzień dobry, moi drodzy. Oczywiście kłania się naturalna kuchnia. My się kłaniamy z wielką radością. Nawet nie wiecie, z jednej strony, jak długo przygotowywałyśmy się do tego odcinka. Tu akurat są same kobiety, bo jestem ja, Agatka, po drugiej stronie. I Luna gdzieś tu krąży. Przed chwilą zjadła porcję żurawiny. Podjada nam te świąteczne skarby natury. Ale z jednej strony długo się przygotowywałyśmy. Ust korale prawie widać, czerwień gwiazdy betlejemskiej, ale też bardzo się cieszyłyśmy. Ja szczególnie, jeśli chodzi o wybór potrawy, bo to jest taki mój, nie chcę powiedzieć hit, ale hit w tym sensie, że udaje mi się tą potrawą nakarmić panów, którzy są mięsożercami, a dzięki tej potrawie okazuje się, że potrafią się najeść, nie czuć źle po takim sytym jedzeniu. No i przede wszystkim nawet czasami się nie orientują, że w tym bigosie, bo to bigos dziś będziemy przygotowywać, no nie ma ani kawałka mięska. Ale za to jest mnóstwo skarbów natury, takich skarbów natury, których pragniemy, których potrzebujemy, które mają moc nie tylko taką, żeby nas odżywiać od środka, ale przede wszystkim też mają moc wspierania naszego układu odpornościowego. A o to mi chodzi od tylu lat i w książkach naturalnie, i na YouTube, i wszędzie, gdzie mogę, pokazuję Wam te skarby natury, takie łączenie, które będzie właśnie takim wspierającym, chciałam powiedzieć, narkotykiem. No, od takich naturalnych skarbów natury można się rzeczywiście uzależnić, ale to jest po prostu wsparcie naszego układu immunologicznego. I teraz tak, moi drodzy, oczywiście kapusta kiszona ma się rozumieć, taka nasza polska kapusta kiszona, nie kwaszona, na bigos kiszona i w ogóle do jedzenia. Moi drodzy, jak to pachnie. Tu już jest kminek. No, tą kapustę dostałam od mojego taty. On wie, jak to robić najlepiej na świecie. Myśmy przed chwilą z Agatą cały czas podjadały, tak tutaj boczkiem, bo po prostu ten zapach jest kuszący. Pamiętajcie, że w takiej formie kapusta kiszona to jest tak jak ogórki kiszone. Najlepszy probiotyk. Moja babcia, która mnie wychowywała z dziadkiem, gdzie spędzałyśmy z moją siostrą bardzo dużo czasu, stała beczka na podwórku i jak myśmy podlatywały, to po prostu babcia kazała po prostu otwierać buzię jak pisklętą, bach, o, po łyżce. Bo po prostu wiedziała, że taka łyżka kapusty kiszonej to jest wielkie właśnie wsparcie zdrowia. Ale moi drodzy, tak jak powiedziałam, w tym bigosie nie będzie mięska. Bo połączenie smażonej kapusty z mięsem to jest takie wyzwanie dla naszego układu trawiennego. A właśnie nie chodzi o to, żeby po prostu po zjedzeniu czegoś dobrego umierać na kanapie, tylko chodzi o to, żeby to pożywienie nasze było naszym paliwem, ale takim paliwem oznaczającym energię, że po zjedzeniu nie tylko będziemy odżywieni, nasyceni, będziemy mieć siłę, ale nie będzie nam się chciało spać, że będziemy mieć przede wszystkim właśnie energię do działania. Dlatego też w tym bigosie połączymy skarby natury, a mianowicie coś słodkiego, co zrównoważy smak kwaśny kapusty. No i to będą daktyle. Daktyle, które mają nieprawdopodobną moc. Naturalna aspiryna, przede wszystkim cudowna słodycz, która jest też taką miotełką potrafi być dla naszego układu trawiennego, bo te daktyle mają dużo błonnika. Orzechy włoskie. Nie ma świąt bez orzechów włoskich. To jest po prostu cudowny smak natury. Nasze polskie orzechy włoskie, no daktyle nie nasze, ale połączmy te skarby natury. Niech będzie tutaj w tym bigosie ponad podziałami. Gdybyśmy jedli 7 orzechów włoskich dziennie, to byśmy zaserwowali naszemu organizmowi potrzebne nienasycone kwasy tłuszczowe z tych wszystkich grup, czyli 3, 6, 9. Więc będzie taka solidna porcja orzechów włoskich. Będzie żurawina. To jest też magiczny skarb, przede wszystkim źródło też witaminy C, ale wsparcie. Wszyscy ci, którzy ewentualnie kiedykolwiek przeziębili pęcherz, wiecie doskonale, że żurawina ma moc. Więc dołożymy te żurawiny. I, moi drodzy, przepraszam najmocniej, i tak się przygotowywałam, że zapomniałam kupić śliwek.
Śliwki są w tym przepisie. Akurat ja dziś zrobię bez śliwek, no bo nie wyobrażam sobie, żeby nie nagrać tego odcinka. Ale pamiętajcie, tym czwartym składnikiem, który jest na liście, który jest w książce, w pierwszej części książki naturalnie, w trzeciej książce z przepisami, bo jest ten przepis, znajdziecie, jest do tego garść polskich śliwek, węgierek. I to wszystko, dlaczego ja to wszystko pomieszałam w tej misce, moi drodzy, bo to jest bardzo ważna rzecz. Zanim ja zacznę smażyć ten bigos, zalewamy te wszystkie skarby natury ciepłą wodą, nie wrzątkiem. Nie ma takiej potrzeby, bo po prostu wrzątek nam zabierze witaminę C z żurawiny, zabierze nam, zniszczy nam nienasycone kwasy tłuszczowe, a tego nie pragniemy. Ciepła, przygotowana woda. Dlaczego? Dlatego, żeby po prostu te skarby natury się namoczyły, po to, żeby się wymyły z kurzu i nie tylko. W ogóle orzechy włoskie, jak kupujecie, to lepiej w skorupkach, no bo one chronią. Ale przede wszystkim, żeby to po prostu było też takie pulchne. Potem to pokroimy i dorzucimy do bigosu. Ale niech to przez moment się po prostu namoczy. Poza tym orzechy włoskie, czy w ogóle orzechy, są łatwiejsze do strawienia dla tych osób, które gorzej trawią orzechy włoskie, kiedy je namoczymy lub na przykład podprażymy na maśle klarowanym. No i teraz jest moment, kiedy powinnam odwrócić się do garnka, w którym z kolei na początek wyląduje masło klarowane, potem świeży imbir, potem goździki, potem kumin. To wszystko, co będzie wspierać nasz układ trawienny, żeby sobie super poradził ze strawieniem właśnie tego bigosu, chociaż i bez tego by sobie poradził, bo to jest to połączenie, które nie obciąża naszego układu trawiennego. Ale jak dodamy właśnie imbir, jak dodamy kumin, jak dodamy goździki, będzie w tym jeszcze większa moc. Także moi drodzy, zapraszam do kuchni, znaczy do tej części bardziej oddalonej od naszej wyspy naturalnej. Spoglądam na ten garnek, do którego za chwilę wrzucę te nasze skarby natury, ale przede wszystkim na początek wrzuciłam 2 łyżki solidnego masła klarowanego. Spokojnie, akurat jeśli chodzi o ten bigos, bo tak też podawałam w przepisie w książce, możecie użyć oleju kokosowego. Wiecie, jak dobrze smakuje olej kokosowy z kapustą kiszoną? To jest właśnie to łączenie żurawiny polskiej na przykład z egzotycznymi daktylami. Ale ja akurat znalazłam masło klarowane. Dlaczego właśnie masło klarowane? Wielokrotnie Wam mówię. Masło klarowane, olej ryżowy, który jest mniej popularny, i olej kokosowy są dobrymi tłuszczami do smażenia, bo mają wysoką temperaturę dymienia, tym bardziej, że no jednak ten bigos będzie się trochę dłużej smażył. Więc tu mam akurat masło klarowane i trochę okazuje się smaku kokosowego. Takie akurat masło mi się udało dostać. Ponieważ już ono jest solidnie nagrzane, to pierwsze co wrzucam, pamiętacie jak Wam mówiłam, że mają tańczyć przy ryżu po ajurwedyjsku ziarenka kuminu, no i tańczą. Do tego taka solidna łyżka kuminu, jak to pachnie, moi drodzy, ten kumin rozgrzany, ze 3-4 goździki, no i imbir. Tak właśnie Wam podpowiem, jeżeli macie problemy z apetytem, z chorobami lokomocyjnymi, czy kobiety w stanie błogosławionym, którym jest niedobrze, możecie czy napar z imbiru, czy w ogóle, jeżeli macie problemy z trawieniem, dodać wcześniej po prostu sobie, zanim dodacie, jeden kawałeczek mały po prostu przegryźć i taki surowy zjeść. I to już się po prostu tutaj ze sobą miesza. No i dokładamy naszą kapustę kiszoną. I uwaga! Spróbuję to przekrzyczeć. I ona będzie tutaj z tym tłuszczem nam rozrabiać. Nic się nie może zmarnować, bo to jest za dobra kapusta od taty. Nie będę próbowała krzyczeć, ale coś ważnego muszę Wam powiedzieć, zanim ten dźwięk ucichnie. Każdy, kto smaży kapustę kiszoną, wie, że ona trochę hałasuje, ale potem, jak już się połączy z tłuszczem i się uspokoi, bo wiadomo, że ta wilgoć i woda, która jest w tej kapuście kiszonej zawarta w połączeniu z gorącym tłuszczem, no to troszkę nam rozrabia, już jest ciszej, ale moi drodzy, i teraz uwaga, najważniejsza informacja. Zazwyczaj ten polski bigos, już abstrahując od połączenia tej kapusty kiszonej smażonej z mięskiem, to jest jakby inna para kaloszy. To jest to połączenie, które niestety powoduje, że różne rewolucje trawienne, to znaczy jest nam ciężko, chce nam się spać i tak dalej. Ale gdybyśmy zrobili samą kapustę kiszoną, ale byśmy ją smażyli pod zamkniętą przykrywką, to też te olejki eteryczne zawarte w kapuście kiszonej powodowałyby wzdęcia, nawet gdyby tam mięska nie było. Więc co jest ważne?
żeby ta kapusta kiszona była po prostu łatwiejsza, smażona do strawienia, co robimy cały czas, przygotowując tą kapustę, ten nasz bigos wegetariański, smażymy ją, nie dusimy, smażymy przy otwartym garnku. Zobaczcie, jak to wszystko ucieka do góry. Uciekają też olejki eteryczne, te, które są odpowiedzialne właśnie za różnego rodzaju tutaj takie, no wiadomo, takie stany w brzuszku, które nie pragniemy. Więc w momencie, kiedy my ją smażymy, ale przy otwartym garnku, te olejki wyparowują i spokój w brzuchu nastaje po zjedzeniu takiej kapusty. I co jest ważne, moi drodzy, jak zobaczycie, że na przykład ona, nie wiem, trochę tu rozrabiam, no wiadomo, jak się gotuje w kuchni, nie jest najczyściej na świecie, wcale nie musi być, oczywiście staramy się, żeby było higienicznie, natomiast wcale nie musi być perfekcyjnie, żeby było idealnie. Ma być smacznie i zdrowo. Co chciałam powiedzieć, jeżeli zobaczycie, że na przykład ta kapusta zaczyna się robić sucha, to zawsze jeszcze możecie dołożyć tego tłuszczu w postaci właśnie czy tego oleju kokosowego, czy masła klarowanego. Nasza tutaj sobie radzi bardzo dobrze i w momencie, kiedy zobaczycie, że ona zacznie robić się złota, no to u nas jeszcze tak nie jest, no to parę minut potrwa. Cały czas mieszamy. Tutaj oprócz, moi drodzy, kuminu jeszcze jest oczywiście kminek, no wiadomo, nasz kminek, który też stoi na straży układu trawiennego, więc mamy dwóch super bohaterów, jeśli chodzi o trawienie. Ale w momencie, kiedy zobaczymy, że ta kapusta kiszona robi się troszeczkę taka bardziej właśnie złota, to może brązowa, o tak, bo ona trochę złota już jest, to wtedy, moi drodzy, dołożymy, bo ja w międzyczasie, kiedy trwały nasze reklamy, to dołożyłam, znaczy pokroiłam te namoczone wcześniej daktyle, orzechy włoskie, żurawiny. Pamiętajcie o śliwkach, koniecznie dodać śliwki. Za chwilę to wsypiemy, a jak wsypiemy, moi drodzy, i jeszcze trochę pomieszamy, to wszystko zrobi się takie pięknie złote i takie świąteczne. Chociaż powiem Wam, no, wybrałam ten przepis na taką potrawę wigilijną właśnie, bo pomyślałam sobie, że ona pasuje, bo Wigilia, nasza polska Wigilia, wieczerza wigilijna jest jedną z najzdrowszych kolacji właśnie świątecznych na świecie. Tam nie ma przecież podczas wieczerzy wigilijnej białka zwierzęcego. Troszkę trudniej jest, jak pojawiają się te mięsiwa smażone, pieczone od pierwszego dnia świąt, a my na przykład właśnie postanowiliśmy cały ten czas spędzić na kanapie, nie wstawać, nie ruszać się, no to wtedy jest to wyzwanie dla naszego układu trawiennego. Ale sama wieczerza wigilijna, która ma mnóstwo skarbów natury, od maku, orzechów, dobrych ryb, oleju lnianego i tak dalej, jest jedną z najzdrowszych kolacji na świecie, także doceniajmy to też. A tymczasem mieszamy. Ważne jest, żeby po prostu ona się nie przypalała, tylko cały czas po prostu ją mieszamy, doprowadzając do tego koloru brązowo-złotego, razem z tymi przyprawami, tym imbirem, goździkami, kuminem. I za moment po prostu dołożymy te wszystkie dobroci, które nam jeszcze nie tylko dodadzą smaku, bo jak połączymy właśnie, moi drodzy, i te orzechy, i tą kwaśną żurawinę ze słodkim daktylem, i słodziutką śliwkę, którą sobie wyobrazimy w tym bigosie, razem z goździkiem, ze świeżym imbirem, i ten kumin, i kminek, i trochę marcheweczki, będzie pychocinka. Obiecujemy. Ale zaskoczcie, moje drogie panie, panów, i spróbujcie, jak tam będzie dużo śliwek i dużo tych takich mięsistych skarbów natury, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że panowie nawet nie zauważą, że to jest taki bigos bez mięska, ale to, co na pewno zauważą, to jest sytuacja taka, moi drodzy, że po tym bigosie gwarantuję Wam, że będziecie czuli się lekko. A czy ktoś na przykład po takim prawdziwym polskim bigosie z mięskiem, pajdą chleba, czuje się lekko? No nie, bo to jest niemożliwe, dlatego że, tak jak mówiłam na początku, to jest wyzwanie dla naszego układu trawiennego. Także cały czas mieszam. To jest też dobra siłownia, tak cały czas z tą łyżką drewnianą zasuwać i mieszać. Ale te zapachy, moi drodzy, kapusta kiszona, nasza polska, to jest, ma moc, super moc. Powiem Wam, że ja uwielbiam ten przepis, bo to jest też
tak naprawdę to on jest idealny. Mówię o tym, że to jest taki przepis świąteczny, no bo rzeczywiście te skarby natury bardzo do siebie pasują, tak wigilijnie, świątecznie, ale to jest idealny przepis, moi drodzy, idealne połączenie tak naprawdę właśnie na jesień, kiedy potrzebujemy moc tej kapusty, skarbów natury kapustnych, dodatkowo jeszcze w połączeniu z tymi skarbami natury, które mają taką moc i moc witamin, minerałów i tak dalej. Także jak to połączymy ze sobą, och, już się robi taka bardziej. Oczywiście my możemy ją podać taką nie do końca brązową jak kolor daktyli, chociaż ja wolę ją taką właśnie w kolorze tego bibosiku. No i później możemy sobie odstawić i też, moi drodzy, to jest taka potrawa, która chwilę z nami pozostanie, więc odgrzewać właśnie tylko na tym maśle klarowanym i podawać. Nie potrzeba żadnej pajdy chleba. Sam w sobie ten bigos wegetariański ma naprawdę super moc. Ale kiedyś, jak przygotowywałam tą potrawę właśnie po zdjęciach do programu Dzień Dobry TVN, poczęstowałam całą ekipę męską i panowie się w ogóle nie zorientowali, że to był bigos bez mięska, ale zadzwonili potem i się zapytali, jak to możliwe, co to był za bigos, że im się nie chciało spać po tym bigosie. Więc, moi drodzy, to jest właśnie to, że jedzenie, my tak nie do końca poprawnie odbieramy kwestię pożywienia. Jedzenie jest po to, żeby nam dawać energię, a nie ją odbierać. Ja mówię, drodzy panowie, czy wy nalewacie paliwa do swoich aut po to, żeby te auta spały? Czy żeby jechały i wam służyły? Dokładnie tak samo jest, moi drodzy, z jedzonkiem. Także ten bigos nam doda mocy. Już jest prawie... No jasno brązowa jest, ale to jest moment, moi drodzy. Ta-da! Właśnie w tym momencie dokładamy i wjeżdżają, wysuwają się. Właśnie jak ze stoku narciarskiego, które nie wiemy, czy będą otwarte. Będą. nasze skarby natury. Zobaczcie, jak to wygląda. O! Cudownie. Oj, to jest moc, moi drodzy. To jest moc. I ta kapusta, która będzie miała w sobie śliwki, daktyle, żurawinę, orzechy włoskie. Ja bym pragnęła, żeby to było takie cudnie idealne, żeby wam pokazać, jak bardzo warto jest wymienić mięsko, schabik i inne mięsiwa, które lądują w kapuście, a potem umieramy, jeśli chodzi o trawienie, na właśnie skarby natury zamiennie, które z kolei... O, już Luna poczuła. Aż się oblizuje. Luna! Ja wiem, kochanie, że ty byś nawet kapustę kiszoną, bigos wegetariański zjadła, ale to jest niemożliwe. Nie muszę chodzić na siłownię. Wystarczy zrobić polski bigos w kuchni przed kamerami. Pomachać solidnie łyżką. Moi drodzy, Agatka, chodź, oceń. Ta-da! Kolacja! Świąteczna i nie tylko, jesienno-zimowa, idealna. Zobaczcie. No może w tym garbu nie wyglądasz tak niesamowicie, tak podniosę. Jezu, jakie to ciężkie. Przekładamy. Mam nadzieję, że tutaj nie narozrabiam. Ojejcie, ale to pachnie. Ale to pachnie. Dobrze, zostawię trochę w garnku. Już się ssapałam od samego przekładania. Sobie uwielbiam kapustę kiszoną. Jak gdybym mogła, to bym z tą łyżką wyjadała. Zobaczcie. To jest bigos naturalny. Ku zdrowotności i życia radości. Tu oprócz kapusty kiszonej mamy wszystko to, co wspiera nasz układ odpornościowy, a nie obciąża naszego układu trawiennego. Także pamiętajcie, najważniejsza rzecz, jak ten bigos przygotowujemy, jak smażymy naszą kapustę kiszoną, to zapominamy o pokrywce, tak żeby olejki eteryczne uciekły do góry. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, wszystkiego zdrowego, wszystkiego smacznego, bo życie jest warte. Z jednej strony smacznego przeżycia, ale przede wszystkim zdrowego, także dbajcie o siebie, dbajcie o najbliższych.
ukochujcie siebie, przytulajcie się. No i przede wszystkim pamiętajcie o tym, że najważniejsze to jest po prostu tą wartością nadrzędną jest przede wszystkim, moi drodzy, zdrowie. Także wszystkiego zdrowego na te najbliższe chwile. Do zobaczenia. Pa, pa. Chodźcie trochę zjeść bigosu. Dobrego, zdrowego, po którym będziecie mieć siłę.